na program zaprasza Grupa Marma, producent najwyższej jakości budowlanych materiałów izolacyjnych. Sponsorem transmisji jest firma Royalex, polski producent urządzeń i technologii dla ferm drobiu. ...15-14 po 5 biegach prowadzi RKM ROW Rybnik z GTŻ-em Grudziądz. A więc nic tu absolutnie nie jest rozstrzygnięte w tym spotkaniu. Wyścig numer 6 przed nami. Kogo zobaczymy? Pojedzie Krzysztof Buczkowski. Pierwszy start absolutnie mu się nie udał. Kask żółty. Kask czerwony to jest Daniel Nermark. Dobra postawa i zwycięstwo w pierwszym biegu Szweda. Kask niebieski to Sławomir Pyszny, a kask biały Kamil Brzozowski. Tak więc układają się te pary w biegu 6 RKM ROW Rybnik, a więc oczywiście nawiązanie do tych pięknych czasów ROW Rybnik, drużyny, która w latach 60. na początku jeszcze pod nazwą Górnik Rybnik, a potem jako ROW nie miała sobie równych w Polsce. Hurtowo zdobywane tytuły Mistrza Polski, no i takie nazwiska jak Woryna, Wyględa, Tkocz czy Maj, które robiły wrażenie na torach polskich i na torach całego świata. No a teraz ścigają się z dużo mniejszym powodzeniem jak na razie ich następcy. Gospodarze z przodu po starcie. Kask niebieski, kask czerwony, no ale proszę, co tam się dzieje na wyjściu na przeciwległą prostą? Jakby stanął w miejscu zupełnie jadący w kasku niebieskim Sławomir Pyszny, który spada teraz na ostatnie miejsce, a przecież jechali gospodarze na 5-1. Atakuje Pyszny bardzo niebezpiecznie, odbija się od koła rywala i junior Rybnicki leży na torze. Będziemy mieli oczywiście zatrzymany wyścig. No, troszeczkę nieprzemyślany był ten atak Sławomira Pysznego. O proszę, na pikę tak zwaną. Nadział się na tylnie koło jadącego prawidłowo Kamila Brzozowskiego. Ewidentny błąd rybnickiego juniora. No i będzie wykluczenie, ale teraz jest najważniejszy problem, który dotyczy zdrowia Sławomira. No niestety nie wygląda to najlepiej. Karetka na torze. No i czyżby drużyna gospodarzy została w tym momencie bez juniorów? Rafał Fleger nie pojawił się na torze po tym upadku w wyścigu młodzieżowców. No a teraz bardzo groźnie wyglądający upadek Sławka Pysznego. No i mamy powtórkę. Powtórka w trzyosobowym składzie. Sędzia absolutnie nie mógł podjąć innej decyzji, jak wykluczając młodego zawodnika rekinów. Buczkowski i Brzozowski kontra Nermark. Nermark w środku, niejako w takich kleszczach. No i tutaj będzie bardzo ważny start znowu. Nermark obronił się, nie dał się zamknąć, ależ jak on ten pierwszy łuk pokonuje. Na prostym motocyklu jechał w stronę bandy, złożył się dopiero przed bandą. Błąd Szweda, no i oczywiście goście to bezlitośnie wykorzystują. Tam trzeba bardzo, bardzo uważać. Szkolny błąd zawodnika gospodarzy. Teraz będzie próbował, no ale jak widzimy, pod bandą nie ma na razie co szukać. Można jechać wąsko, przy kredzie, przy krawężniku. Można jechać środkiem toru. Teraz Nermark próbuje, no i widzimy, jaki jest efekt. Nie udaje mu się wyprzedzić Brzozowskiego. Teraz zetknie do krawężnika, ale Brzozowski jest czujny. No wreszcie mamy jakieś emocje. Ta walka o 2 punkty może się podobać, ale jak na razie górą zawodnik z Grudziądza. Buczkowski, Brzozowski i Nermark, a więc podwójnie wygrywają goście po tych wszystkich nieszczęściach, jakie spotkały rybniczan, i oni odbierają gospodarzom prowadzenie. Krzysztof Buczkowski po słabym pierwszym starcie teraz wygrywa. Oficjalne wyniki biegu 6. No i za moment zobaczymy pewnie powtórkę i ten nieszczęsny pierwszy łuk w wykonaniu Nermarka.
Buczkowski, Brzozowski, Nermark, Pyszny wykluczony 1-5 i gospodarze przegrywają 16-19. No tak, na prostym motocyklu Nermark wjechał w ten pierwszy łuk, stracił dystans, stracił pierwszą pozycję. W efekcie przyjechał trzeci, a goście wygrali 5-1. Siódmy wyścig, tymczasem za chwileczkę się rozpocznie. Podjeżdżają już zawodnicy pod start z tego parku maszyn, który jest usytuowany na wyjściu z drugiego łuku. A kogo w tym wyścigu zobaczymy? Gospodarze to Klin i Kilmakerpi, a goście Chrzanowski oraz Mroczka, z tym, że oczywiście ustawienie na polach startowych będzie nieco inne. Kask żółty to jest Tomasz Chrzanowski. Bardzo silny punkt zespołu grudziąckiego w tych pierwszych meczach. Bardzo zdolny junior, jeden z lepszych polskich juniorów swego czasu, finalista indywidualnych mistrzostw świata. Jeździł także z powodzeniem wśród seniorów w mistrzostwach, a teraz w pierwszej lidze. Kask żółty Tomasz Chrzanowski. Kask czerwony to Nikolaj Klint. Kask biały Artur Mroczka. Kask niebieski Jonas Kilmakerpi. Wyścig siódmy. Po szerokiej w kasku niebieskim tam próbował szarżować Kilmakerpi, ale nic z tego, szybsi goście. No i proszę, jak stracił już jadący Finn ze szwedzkim paszportem, a więc Kilmakerpi po pierwszym kółku, kilkadziesiąt metrów. Odrywają się teraz goście zupełnie od pary gospodarzy. Artur Mroczka bardzo dobrze sobie radzi. Drugi jest Tomasz Chrzanowski, no i pewnie nie będzie atakował młodszego kolegi, bo absolutnie nie ma takiej potrzeby. Zupełnie gospodarze nieprzygotowani do takiej nawierzchni nie radzą sobie. Jeszcze ze startu jakoś się zbierają, ale już na pierwszym łuku tracą dystans, nie mogąc złożyć motocykli w tym momencie, w którym trzeba to zrobić. No i kosmiczne odległości pomiędzy zawodnikami. Kolejne podwójne zwycięstwo pary gości. Mroczka wygrywa przed Chrzanowskim. Na miejscu trzecim Klint. Na miejscu czwartym Kilmakerpi. Artur Mroczka zwycięża w siódmym biegu. To dobrze rokuje przed Mistrzostwami Świata Juniorów. Już 15 maja pierwsza runda kwalifikacyjna. Mroczka, Chrzanowski, Klint, Kilmakerpi. 1-5, 17-24. Po 7 biegach przegrywają gospodarze. Kończąc moją myśl sprzed powtórki, w boksie drużyny rybnickiej musi być nerwowo, na pewno męskie rozmowy się odbywają i narady, co też zrobić, bo wynik zaczyna uciekać. 17-24 już rekiny przegrywają. No a wiadomo, trzeba wygrywać przede wszystkim u siebie, jeżeli chce się o coś powalczyć w tej lidze. Ja nie mówię w przypadku rybniczan o awans, bo pewnie oni nie stawiają sobie takich celów, ale żeby spokojnie utrzymać się pierwszej lidze. Najlepiej wejść do pierwszej czwórki, aby potem nie było nerwów. Ja przypomnę, po sezonie zasadniczym to jest mecz i rewanż. Każdy z każdym rozgrywa, więc każda drużyna ma 14 spotkań
są zespoły dzielone na dwie grupy. Grupa silniejsza, grupa słabsza i wówczas jeżdżą już w tych czwórkach z zaliczeniem wyników sezonu zasadniczego, ale tylko między tymi drużynami, które znalazły się w danej czwórce. Także nie wiemy już, czy akurat wynik tego meczu będzie się liczył. Schlein, Łot, Nermark w kasku niebieskim nie jedzie junior, bo Sławomir Pyszny też został wycofany z zawodów, a więc bez juniorów zostali Rybniczanie. To oczywiście powoduje, że ich sytuacja staje się bardzo, bardzo trudna, żeby nie powiedzieć beznadziejna, tym bardziej, że no, widzimy, jak radzi sobie Nermark w tym biegu. Nie radzi sobie zupełnie. Goście są zdecydowanie szybsi. Rory Schlein, któremu chyba jako jedynemu zawodnikowi absolutnie ten trudny tor nie przeszkadza. I Davy Watt, który podąża śladem swojego rodaka i klubowego kolegi. Davy Watt, kapitalny pierwszy sezon w Marynie Rzeszów. Na polskich torach to była taka pewna niespodzianka. On przeszedł z Grudziądza, gdzie nie spisywał się najlepiej, do Rzeszowa i wielu zastanawiało się po co, skoro nie radził sobie dobrze w pierwszej lidze, nie poradzi sobie w Ekstralidze. A jednak poradził sobie Davy Watt. Stał się szybko lubieńcem rzeszowskich kibiców, o później już tak wesoło nie było. No ale teraz robi swoje w tym wyścigu. 5-1, trzecie z kolei podwójne zwycięstwo pary gości. Rory Schlein wyrasta na bohatera tego spotkania. 2-3-3. Schlein, Łot, Nermark, żaden z juniorów rybnickich nie wystartował. 1-5 i jest już 18-29. Trudna sytuacja drużyny ze Śląska. Dziewiąty wyścig, Kamil Brzeżowski, Krzysztof Bućkowski, Jonas Kilmakorpi i Nikolaj Klint. To jak na razie para Klint-Kilmakorpi bardzo, bardzo zawodzi, przegrane podwójnie dwa biegi. No i muszą zacząć punktować ci zawodnicy, przypomnijmy, już bez juniorów są Rybniczanie w tym meczu. Zostało więc 5 zawodników gospodarzy, jedynie 5 i oni muszą wziąć ciężar odpowiedzialności, ciężar walki na swoje barki. No a jak na razie 18-29. Kilmakorpi, Brzozowski, Klint i Bućkowski. To jest obsada wyścigu 9. No i pytanie, czy miejscowi zawodnicy rozgryźli ten pechowy dla nich pierwszy wiraż, na którym po niezłych startach tracą punktowane miejsce. No właśnie, kask niebieski, Kilmakorpi, ale jakżeż jeździ asekuracyjnie. To już widać. Klint dużo lepiej. Klint jest pierwszy, drugi jest Bućkowski, trzeci Kilmakorpi i czwarty Kamil Brzozowski. No ale popatrzmy, kolejny wiraż. Bardzo szeroko Bućkowski, a Brzozowski coraz bliżej fina. Nie czuje się dobrze Kilmakorpi na tej nawierzchni. Absolutnie nie jest to tor dla niego. No i proszę, Brzozowski, Kilmakorpi, już jest Brzozowski z przodu. A Kilmakorpi przecież tak dobrze wystartował, gwizdy zniecierpliwionych rybnickich kibiców. No to trzeba mieć technikę, motocykl dopasowany, to oczywiste, też sporo siły i brawury, aby jeździć na takim torze, jeździć skutecznie, tak jak Nikolaj Klint po tych dwóch jedynkach wreszcie wygrał.
trzy punkty tego zawodnika, no ale dwa kolejne miejsca dla zespołu gości. A więc myślę, że ten remis 3-3 to jest remis, który cieszy przede wszystkim zawodników przyjezdu. Nikolaj Klint, zwycięzca biegu 9, razem ma 5 punktów. Buczkowski 2 punkty, Brzozowski 1, Kelma-Kerpi bez punktu, 3-3, 21-32. A więc cały czas utrzymuje się 11 punktów przewagi drużyny z Grudziądza. Już wiemy wobec tego, że tutaj w Rybniku lepiej GTZ pojedzie niż pojechał w Rzeszowie. Program zaprasza Grupa Marma, producent najwyższej jakości budowlanych materiałów izolacyjnych. Sponsorem transmisji jest firma Royalex, polski producent urządzeń i technologii dla ferm drobiu.